Jest tutaj wielu z Was i każdy ma jakiś problem zdrowotny. Czy ktoś życzy sobie choroby? Choćby małej grypki? Z pewnością nie. O zdrowie trzeba więc dbać. Profilaktyka górą. Łaskawy Pan Bóg człowieka z tym problemem samego nie pozostawił, objaśnia pastor Mariusz Merkis z Jaworznickiego Zboru Adwentystów Dnia Siódmego. Biblia już od samego początku mówi, że dieta była roślinna. Dopiero gdy Pan Bóg zesłał potop i wody zakryły całą roślinność, to wtedy zostało dozwolone jedzenie mięsa, ale i wtedy Pan Bóg tak jakby zrobił podział na mięso czyste i nieczyste, bo wiedział, które mięso będzie mniej szkodliwe, a które będzie bardziej szkodliwe dla zdrowia ludzi. Natomiast najbardziej podoba mi się taki fragment, który napisał apostoł Paweł, mianowicie, że ciało jest świątynią Ducha Świętego i że Duch Boży mieszka w nas, który pochodzi od Boga, i tam on pisze, że nie należymy do siebie samych, tylko do Boga. I to jest fragment, który tak naprawdę pokazuje, że całe nasze ciało powinno być utrzymywane w dobrej formie, kondycji, powinien być zdrowy duch, zdrowe ciało. Działająca przy Jaworznickim Zborze Chrześcijańska Służba Charytatywna zaprosiła na środę 9 listopada do Miejskiej Biblioteki Publicznej na spotkanie Klubu Zdrowia. W Polsce działa około 40 takich klubów. Organizują różnorodne spotkania promujące zdrowy styl życia, jak choćby znane już jaworznianom Expo Zdrowie. O istocie działań klubów opowiada Andrzej Zestawnik, prezes Jaworznickiej Filii Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej. Jeżeli chodzi o zagadnienie Akademii Zdrowia, wynika to z potrzeb społeczeństwa. Zazwyczaj społeczeństwo się leczy, ale nie prowadzi się profilaktyki. Profilaktyka jest bezpłatna. To jest jedna z dziedzin medycyny, która zazwyczaj najdroższej kosztuje i dlatego się jej nie stosuje. Natomiast my jako fundacja i Akademie Zdrowia, Kluby Zdrowia proponujemy, żeby wprowadzić w społeczeństwo i na obszarze całego kraju prowadzimy kluby, Akademię Zdrowia, stosując profilaktykę. Wykład Powiedz stop bólom kręgosłupa przedstawił chiropraktyk Stanisław Kubica, specjalista rehabilitacji. Przekonywał, że stan kręgosłupa wpływa bezpośrednio na dobrostan człowieka. Gdy dziecko zaczyna raczkować, wytwarza się lordoza lędźwiowa. A gdy raczkuje do przodu i do tyłu, pięknie zaczynają pracować stawy. Chiropraktyk jest to osoba, która zna na ogół wszystkie patomechanizmy schorzeń kręgosłupa, tak jak rwy kulszowe, i umie temu przeciwdziałać. Wykładowi towarzyszyła degustacja wyśmienitych kotlecików z grochu, kotlecików orzechowych, pasztecików warzywnych i ciasta marchewkowego. Audytorium biblioteki wypełniło się niemal po brzegi. Słuchacze przekonywali, że przyszli, bo kochają organizatorów. Chcą posiąść wiedzę o zachowaniu zdrowia. Niektórzy, jak się pochwalili, o zdrowiu wiedzą już wszystko. Przyszli więc, by się upewnić, czy to prawda. Jak szanowni słuchacze przekonywali, dobrze się odżywiają, ćwiczą i, uwaga, jedna pani medytuje. Jako antidotum na wszelkie choroby słuchacze podali kawę z żołędzi. Skoro żołędzie wiewiórkom nie szkodzą, to i człowiek po takiej kawie się nie pochoruje.